Witam kochani bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot. Tarociska Fortuna kłania się. Dzisiaj horoskop na miesiąc czerwiec dla ryb, tarot intuicyjny i wyrocznia gwiezdnych ziaren, bardzo mądra i podsumowująca horoskop. Zaczynamy mój tarot intuicyjny ryby, miesiąc czerwiec. Co będzie najważniejszego w tym miesiącu? Zobaczmy. Tutaj, moi kochani, jest bardzo duży dynamizm i przemęczenie. Dużo obowiązków bierzecie na siebie, bardzo spora ilość osób koło Was, dużo wydarzeń, wiadomości, które przychodzą do Was, szczególnie od młodych osób. Możecie otrzymać jakieś propozycje finansowe nowe, ale pamiętajcie, nie bierzcie obowiązków za kogoś, szczególnie nie bierzcie obowiązków za domowników, za współpracowników, bo tego będzie za dużo. Ale ten miesiąc zakończy pewien trudny etap. Proszę o tym pamiętać. Dobrze, zobaczmy w pracy, w karierze. Co dla Was? Praca, kariera. O, tutaj słońce się pokazało. Bardzo ważne spotkania i rozmowy w karierze zawodowej. Będziecie podpisywać umowę z mężczyzną. Prawdopodobnie bardzo dobry czas na rozwój i na karierę. Wszystko jest we właściwym czasie i miejscu. Pamiętajcie o tym, że dużo komfortowych sytuacji może Was spotkać. Jeśli macie jakąś na oku zmianę pracy, bądź też podpisanie umowy, róbcie, czy dodatkowej nawet, czy aneksu, czegokolwiek podpisać, podpisujcie. Musicie uwierzyć w to, że to jest dla Was dobre. Dobrze, w finansach, kochani. Czyli odpowiedź na tak, jak ktoś sobie tutaj zadaje w pracy, to będzie wszystko na tak. W finansach powoli, bardzo, ale moi drodzy, skutecznie. Finanse wspólne, finanse powiązane z rodziną, wiadomości różnego rodzaju i te finanse są w planach, tak jak gdyby. Gdzieś w jakimś spadku te finanse są, gdzieś w jakimś miejscu jeszcze ukrytym dla Was. Jeszcze jakaś umowa Was czeka do podpisania w finansach. Także jeszcze finanse są ukryte, schowane w tym miesiącu. Nadal. Co w miłości, w uczuciach, kochani moi? Miłość, uczucia. No tutaj jest dużo takiego smutku, dużo obwiniania siebie i nawzajem też w uczuciach, wspominanie i czarnowidztwo. Troszeczkę musicie zacząć inaczej myśleć. Obawiacie się, co będzie dalej i wspominacie przeszłość, jaka była, być może niezgody, które były wcześniej, złe sytuacje. Nie róbcie sobie tego, bo tylko wkopujecie się dalej w taki czarny tunel. Idziecie dalej tym czarnym tunelem. Wspominacie to, co było złe w Waszych relacjach, a to jest niepotrzebne. I czarno myślicie i wstecz, i na przyszłość. Także to jest bardzo duże nieporozumienie w tym miesiącu. Ryby będą bardzo, bardzo nostalgiczne. Dom, moi kochani. Co w domu? W domu tutaj jest dosyć ciekawie, bo spełnią się jakieś Wasze marzenia, być może kupicie sobie coś cennego, będziecie się rozwijać, swój talent. W domu też plany robicie na przyszłość i być może będziecie mieli jakąś dodatkową pracę, źródło zarobku właśnie z domu, tak? Coś zaczniecie nowego, co będzie związane z Waszym miejscem zamieszkania. No dobrze, kochani, i teraz zdrówko. Trzy najważniejsze aspekty w zdrowiu dla ryb na miesiąc czerwiec.
Na co zwrócić uwagę? Przede wszystkim oczy i głowa, kręgosłup szyjny, bóle kręgosłupa, bóle karku mogą być przyczyną złego samopoczucia, układ krwionośny, wysokie, niskie ciśnienie, skoki, ale też problemy z błędnikiem, z równowagą. Czasem troszeczkę serduszko też, wysokie, niskie ciśnienie i problemy z jedną komorą. Coś tutaj jest z układem krwionośnym nie tak. Może się będziecie konsultować z lekarzem. Wybór lekarza może być bardzo istotny. I niespodziewane sprawy, kochani. Niespodzianki na miesiąc czerwiec. Niespodzianki. Niespodzianką będzie jakaś propozycja pracy dla Was. Niespodziewanie ktoś może zaproponować jakąś ofertę, pomimo że będziecie mieli niechęć do pracy, ale też możecie tutaj, moi drodzy, jakiś podejmować jakiś wybór, jakąś decyzję. Niektórzy mogą zastanawiać się, co zrobić ze spadkiem nawet, bo tutaj jest też spadek i duży chaos przy tym spadku. Niemożność podjęcia decyzji, co zrobić dalej z tym spadkiem. Problematyczna sytuacja. Tak, moi drodzy, to wygląda i obiecana wyrocznia dla Was, kochani, wyrocznia Gwiezdnych Ziaren, co dopowie nam tutaj do tego horoskopu. Wybierzmy sobie tą kartę. Utracone krainy, wspomnienia i dary duszy, już to kiedyś zrobiłeś. Także tu, moi drodzy, jest ważny przekaz, ponieważ świat jest o wiele starszy niż sugeruje tu udokumentowana historia. I dusze wielu z nas żyły już na tej planecie w pradawnych czasach, które były znacznie bardziej rozwinięte niż nasza dzisiejsza rzeczywistość. Gdy zaczynamy sobie przypominać tamte czasy, spływa na nas strumień wspomnień i darów. Na tym etapie dziejów Ziemi potrzebna jest mądrość starożytnych, abyśmy mogli przetrwać jako gatunek. Zostałeś wezwany, by połączyć się z utraconą mądrością swojej duszy. Jeżeli czujesz zew wzywający cię do dokonania zmian w swoim życiu, wstąpienia na nową drogę kariery, aktu twórczego lub realizacji idei, ale czujesz się nieprzygotowany, ta karta przypomina ci, że w przeszłości już coś takiego dokonałeś. Być może twoja dusza posiada mądrość, która przekracza doświadczenie twojego obecnego życia. Może odzywa się Twoja intuicja, a pomysły, które przychodzą Ci do głowy, mają źródło w boskości. Może już od dawna przygotowywałeś się na tą chwilę. Jedni sądzą, że utracone krainy istnieją w przeszłości, inni uważają, że istnieją obecnie w innym wymiarze. Ja wierzę, że te krainy istnieją także w duszach tych, którzy żyli w nich w przeszłości. Jeśli wyciągnąłeś tę kartę, być może przetrwa w tobie mądrość utraconych krain, na przykład Lemurii, Atlantydy czy Awalonu. Zawierzając inteligencji swojej duszy, możesz uwolnić cząstki tych starożytnych krain, byśmy wszyscy mogli się uczyć na naszych błędach i doprowadzić do nadejścia nowej ery. Także, moi drodzy, tu oczywiście jest bardzo dużo mądrości w tym i na pewno będziesz korzystać w tym miesiącu ze swojej mądrości. Już kiedyś to zrobiłeś, uczyniłeś i teraz jeszcze raz musisz przygotować się do czegoś ważnego w Twoim życiu. Także dziękuję, kochani, za uwagę. Pozdrawiam bardzo gorąco i do usłyszenia.